Większe przeżywienie zawodu na kwarcie, kwarcie. Po siódmej serii spotkań rozgrywkowych mistrzostwo pierwszej ligi koszykówki mężczyzn. Po pierwszej kwarcie przegrywamy z Gdańska Katowice 10-21. To mistrzostwo pierwszej ligi koszykówki mężczyzn z Amadora Jusa Kłodzko, GTK Gliwice 28-37. Dwa rzuty wolne gęce z numerem 4 Piotra Kluty. Wykorzystamy to jest nasz niepodległość. Numer pierwszoligowy. Przegrywamy 43-49 z drogą. Chwila przerwy, kontuzja. Prosimy o udzielenie pomocy medycznej kontuzjowanemu zawodnikowi. Bardzo prosimy. Piłka z boku dla drużyny Gości. Niesamowitą wolę walki i determinację.
czego niestety nie mogę powiedzieć o grze naszego zespołu. Wygraliśmy w głowach, tak nam się przynajmniej wydawało, ten mecz po 7 minutach. Niestety sport, a w szczególności koszykówka, jest brutalna i karci pychę, zbyt dużą pewność siebie i tego typu małe rzeczy. Możemy na tą chwilę zapomnieć o tym, kto gdzie grał, kim był. Na tą chwilę jako zespół jesteśmy po prostu bardzo słabi, prezentujemy się bardzo przeciętnie. Ja jako trener biorę za to pełną odpowiedzialność, nie uciekam od tego i jestem na 100% pewien, że w tym tygodniu przynajmniej będę do tego dążył, żeby były wyciągnięte konsekwencje i nie uciekam, tak jak powiedziałem, odpowiedzialności mogą być wyciągnięte konsekwencje w stosunku do mojej osoby, ale na pewno też będę dążył do tego, żeby wyciągać konsekwencje w stosunku do zespołu. Jeszcze raz gratuluję zespołowi tutaj z Nysy i życzę w dalszych meczach takich sukcesów. Chciałbym pogratulować swojej drużynie ogromnej determinacji, ogromnej woli walki, bo nie jest łatwo, jeżeli przegrywa się 2 mecze z rzędu, czuje się presję i przegrywa się momentami chyba było minus 20. To nie jest łatwy moment, gdzie można się podnieść, w szczególności, gdzie ta gra się nie klei, bo ona się tak naprawdę nie kleiła do samego końca, bo skuteczności nie mieliśmy jakiejś bardzo zadowalającej, a jak tej skuteczności nie ma, to później są nerwowe decyzje i jest taka bardzo ciężka gra. Myślę, że jednym z powodów tej ciężkiej gry to jest jednak to, że gramy 5 spotkanie w ciągu 2 tygodni, to się nam chyba nigdy nie zdarzyło. I tak jak początek meczu pokazał, że ciężko było wykrzesać z siebie jakąś tą energię. Natomiast ta chęć jednak walki, która w takich małych detalach się objawia, jak na przykład 21 zbiórek w ataku, myślę, że to było kluczem tak naprawdę do tego, że ten mecz udało się wygrać. To w tych kiepskich momentach zawsze można coś znaleźć, co będzie nam dobrze wychodzić i co będzie zależało tylko właśnie od naszego zaangażowania i to się udało dzisiaj znaleźć. Ciężko mi się cieszyć, bo to wszystko jest okraszone kontuzją Szymona Kuci, który tak naprawdę wchodząc w 4 kwarcie nam dał naprawdę duży impuls i myślę, że bez tego jego wejścia nie byłoby tego sukcesu. Natomiast jestem pełen obaw, jaka będzie dalsza diagnoza. Natomiast tak jak mówię, bardzo się cieszę wewnętrznie, że udało się ten mecz wygrać. Cieszę się, że zawodnicy pokazali tą wolę walki, że to jest coś, na czym można się opierać, bo do tego meczu pewnie cały sezon będziemy się odnosić, bo jeszcze nieraz będziemy w takich tarapatach. Cóż, walczymy dalej. Dziękuję.